Witajcie moi drodzy, witam Was na moim kanale, na kanale Ziemianka Klaudia. Bardzo Was pozdrawiam z mojego pokoju. Dzisiaj nagrałam sobie filmik w pokoju, bo za okienkiem pada deszczyk. Pada deszcz, jest już ciemno się robi. Jesień mamy w końcu, tak. Piękną, złocistą jesień będziemy mieć. Kochani, chciałam dzisiaj nagrać filmik o moim rozwoju duchowym. Jak to się stało, że jestem tutaj, gdzie jestem, tak? A jestem w miejscu, gdzie czuję przeogromne połączenie z Matką Ziemią, z naturą, z tym, co mnie otacza. Poczułam jedność, tak? Ja poczułam jedność. To było na ceremonii ayahuasce. Ja odczułam, bo wiecie, wszyscy o tym mówią, tak? We are one, jesteśmy jednością. Ty to wiesz, ale tego nie czujesz, tak? Ja tego nigdy nie czułam, ja to wiedziałam. A po prostu na ayahuasce ja to odczułam. Odczułam po prostu tą całą energię tej jedności. To było takie wow, super to było. Ale tak, więc moja taka prawdziwa droga duchowa zaczęła się 2 lata temu, kiedy właśnie 2 lata temu ja wyszłam ze swojego takiego największego nałogu, którym było jaranie. Ja nie potrafiłam przestać jarać i już byłam w takim momencie swojego życia, że ja nie robiłam nic, po prostu nic. Ja tylko przychodziłam do domu, już dzwoniłam sobie do swojego dealera, umawiałam się z nim, on przynosił to pod drzwi. Ja po prostu, wiecie, już robiłam wszystko, sobie przygotowywałam, żeby tylko sobie za chwilkę zajarać, włączyć sobie jakiś film. No i tak wyglądały moje dni po pracy. Tak na weekendzie też nie robiłam nic, bo ja zazwyczaj jarałam, a jak już zajarałam, to po prostu no nic mi się już nie chciało, tak? Więc z jednej strony ja tego nie chciałam. Ja tego tak nie chciałam. Ja tak chciałam być wolna od tego nałogu, bo mi to nie służy. Ja znam ludzi, którzy mogą sobie jarać. Znaczy teraz ja też mogę sobie zapalić, bo palę mało i wiem, co palę. To jest... Jest to po prostu medycyna już dla mnie i patrzę na to z innej strony. A kiedyś to po prostu było tak, żeby się tylko, wiecie, żeby tylko zajarać i nie myśleć po prostu o życiu, bo to była moja ucieczka taka, to była ucieczka od rzeczywistości. Takie, wiecie, takie błędne koło, bo z jednej strony ja uciekałam od rzeczywistości, że ja nic nie robię, że ja nie mam w ogóle motywacji na nic, że moje życie to jest tylko praca, żeby sobie zajarać i obejrzeć jakieś filmy. Nic nie robiłam takiego, ja czułam w środku, że ja coś chcę robić, ja chcę coś dać światu. Czułam taką wewnętrzną potrzebę, tylko że ona była taka bardzo zatłumiona, więc wszystkie te moje właśnie takie, że ja po prostu te moje nałogi, tak, były silniejsze ode mnie, ja sobie z tym nie dawałam rady przez jakiś czas. Robiłam różne, chodziłam na różne warsztaty, na pracę z cieniem, Malwiny Stach, integracja cieni to się nazywa, gdzie ja po prostu przechodziłam takie procesy, płakałam ciągle, u mnie to był jeden wielki płacz, taki naprawdę z tej niemocy takiej, bo ja nie miałam tej mocy, żeby, ja wiem, że jest nas, że jest tyle osób, które może by chciały, tak, chciałyby rzucić to jaranie, ale nie mają tej właśnie takiej tej mocy takiej, żeby to zrobić. Ja wiem, że mi było ciężko, naprawdę mi było ciężko, bo ja wracałam już z pracy i ja po prostu już miałam tą myśl taką, że zadzwonię do barbera, nie? Było, nie pal już. I takie po prostu, ale ja muszę. I to było naprawdę, to było ciężkie. I także trochę się tak, kurczę, no, przypomniały mi się te emocje, jak mi było ciężko. No i ja tak, wiecie, jarałam. Codziennie, tak, codziennie jarałam. Aż w pewnym nadszedł taki dzień, kiedy
bo ja też miałam z kim jarać, tak? To też jest druga sprawa, że ja miałam z kim jarać, a jak nie jarałam z tym moim właśnie kolegą, to jarałam sama, no. I jak ja nie jarałam na przykład, to on do mnie pisał, czy się zrzucamy, nie? I później było na odwrót. Ja do niego, czy się zrzucamy, nie? I to było takie, ojejku. No i nadszedł właśnie taki moment, że wszyscy ode mnie tutaj z biblioteki wyjechali na wakacje. I ja zostałam sama z taką Radką. Ona tutaj za ścianą mieszka. I ona mi, to było jakoś, powiedziała mi, żebyśmy spróbowały jogę, detoksyfikację, i to była kundalini yoga, więc ja powiedziałam, że tak, super, że ja chcę to zrobić. Wiecie co? Ja zrobiłam tą kundalini jogę. Ja nie wiem, ja wiem, co się stało. Ona mnie tak przeczyściła. Po prostu to była godzina ćwiczeń, ale takich, tak mi dały w tyłek, tak mi dały po prostu. Ja zaczęłam robić od tego momentu, ja zaczęłam codziennie ćwiczyć jogę, ja rzuciłam jaranie, przestałam pić alkohol, zrobiłam reiki kurs i to był takie w ogóle, to był u mnie takie boom było nagle, przez to, ja myślę, że to było dzięki tej jodze. Ona mnie tak postawiła na nogi i dzięki mojej determinacji, że ja powiedziałam nie było tutaj nikogo. Ja urwałam kontakt na początku, ja się z nikim praktycznie nie widywałam. Siedziałam tylko w pokoju i mówię, ja chcę z tego wyjść, tak, yoga. I zaczęłam wtedy od filmiku do filmiku, coraz więcej na temat energii mi przychodziło, jak świat działa, jak działa energia. I to było takie wow! I wtedy przyszło do mnie reiki, zrobiłam sobie reiki level 1. Później chciałam sobie zrobić level 2. Przyszło mi nagle, że o, będę pracować ze zwierzętami, bo ja tak jak już w każdym praktycznie jednym filmiku mówię o tym, że ja kocham zwierzęta i właśnie, że ja zrobię, będę robić reiki dla zwierząt, tak? Zrobiłam już sobie swoje ulotki. Ale mi to nie wyszło. Znaczy nie wyszło mi, że chyba mnie zjadł po prostu mój lęk jeszcze taki, że nie wyszłam z tym do ludzi. Nie wyszłam z tym do ludzi, bo gdzieś tam się jeszcze wstydziłam, miałam ten wstyd w sobie, dużo wstydu miałam w sobie i tego, co ludzie powiedzą, jak zareagują na to, co ja im powiem, wiecie, wtedy jeszcze 2 lata temu, dla mnie reiki to było takie, co to jest reiki, jeszcze dla zwierząt i w ogóle, wiecie. No i tak, i to było taki boom i to było pół roku takiego naprawdę, ja zaczynałam już odczuwać energię, jak ćwiczyłam jogę, zaczynałam, wiecie, odczuwać na koniuszkach palców i to było takie już, że ja już czuję tą energię i ja wiem, że ona istnieje, bo ja nigdy nie miałam pojęcia, że wiecie, że mnie nie interesowały takie rzeczy, ja się interesowałam jakimiś głupimi, co się dzieje na wspólnej teraz. Kto kogo, nie wiem, zdradził, tak? Takimi rzeczami się interesowałam. I czytam jakieś plotki, pudelki, MTV, programiki. Ojejku, ja to oglądałam. No nieważne. No i po prostu moja wiedza zaczęła się poszerzać. Tak coraz bardziej i jestem teraz tu, gdzie jestem. I też w międzyczasie ja po tym pół roku, bo też tutaj się tak podziało, że urwał się tak mniej więcej kontakt mój z ludźmi tutaj, tak, bo ja się odizolowałam od tego wszystkiego, bo było mi łatwiej, tak, było mi łatwiej po prostu nie pić, nie palić, nie spotykać się, wiecie, stajesz. Więc później jakoś zaczęłam znowu się spotykać tutaj właśnie z moimi bibliotekarzami i znowu zaczęłam pić alkohol. No i tak później się podziało, że tam pewnego razu po prostu tak się napiliśmy wszyscy i tam tak niefajnie się skończyła cała ta impreza i powiedziałam już, że dość, już nie będę po prostu i wtedy się tak bardzo upiłam, tak, i to było, że ja już nie czuję, nie chcę tak żyć, nie chcę się tak bardzo upijać i wtedy znowu się ja odizolowałam i po prostu, i to było takie moje, to było akurat przed wakacjami.
I ja wtedy sobie zrobiłam taki właśnie detoks od wszystkiego. Pojechałam sobie sama na wakacje, pierwszy raz w życiu, było w ogóle superowo. Wychodziłam też ze swojej strefy komfortu, takiej małej. To była, znaczy wtedy to było takie ogromne dla mnie przeżycie, że ja w ogóle pojechałam sama na wakacje, tak. No. No i znowu, i mam po prostu teraz tak, że nie piję już rok czasu. Czasami sobie zapalę, ale tak jak mówię, to już jest ten stan, że ja już to kontroluję, tak? Że ja już jestem świadoma tego i wiem, co jest dla mnie dobre, co jest dla mnie niedobre. I umiem powiedzieć nie. A kiedyś nie umiałam. Kiedyś to było takie, chcesz? No pewnie, daj zapalę, nie? A teraz jest po prostu nie. Ja tego nie potrzebuję, jak mam ochotę, sobie zapalę. Alkoholu już nie piję, już będzie rok czasu, w Halloweena, w październiku, tak, rok czasu już nie piję. I moja droga właśnie od roku czasu bardzo się zmieniła. To już też nagrywałam filmik, jak poznałam ludzi z Akademii Ducha, moje plemię, dzięki którym wzrosłam. Jest takie, no, taką mam miłość do wszystkiego i cieszę się, że jestem w tym miejscu, w którym jestem teraz. Nie zamierzam wrócić do alkoholu. Będę nagrywać filmiki, będę chciała właśnie dzielić się tymi moimi doświadczeniami z wami, z tobą. I inspirować do tego, że właśnie nie potrzebujemy tego wszystkiego, tak? Że nie potrzebujesz jarać, nie potrzebujesz pić alkoholu, że możesz, tak? Jeżeli nie robisz tego za często, tak jak mówię, ja wiem, że mnie to demotywowało na maksa. Mi się nic nie chciało, ja nic nie robiłam, a teraz ja mam energię, ja nagrywam te filmiki, ja maluję, ja gram na bębnach, spotykam się z ludźmi. Także, kochani, nie ma sensu, czy nie, ja tutaj nie będę mówić, jaki jest sens, jaki nie jest sens, każdy ma wybór. Ja po prostu chciałam wam powiedzieć o moim doświadczeniu, jak to u mnie było właśnie z moim nałogiem, z którego ciężko mi było wyjść. I tak. I jest to możliwe. Jest to możliwe. I co robił mój nałóg? Mój nałóg, kiedy jarałam tak dużo trawki, nie wiadomo jest z jakiego pochodzenia. Ja byłam wtedy, pamiętam, superwajzorem, to kierownik jest po polsku, superwajzorem w jednej takiej firmie. Ja po prostu nie dawałam rady. Znaczy dawałam, w sensie ja zapominałam rzeczy, ja coś robiłam, tu zapomniałam, tu wiecie, tu coś zostawiłam i to było takie totalne nieogarnięcie, ja nie ogarniałam po prostu. Szare komóry to mi się chyba tak wypaliły już od tego dziennego jarania. Byłam jak taka roślinka, że nawet ja w ogóle nie potrafiłam się wyrazić. Rozmawiać ja nie potrafiłam, wszystko było takie poblokowane, ja byłam cała poblokowana, zlękniona. Oj, no, ale już jest wszystko okej. To tyle na temat mojego nałogu, jaka byłam kiedyś. Znaczy to w sumie na temat mojej drogi rozwoju, tak? A teraz jestem w miejscu, gdzie widzicie, nagrywam dla was filmiki. Gram na bębnach, to już mówiłam, gram na bębnach, maluję, cały mój pokój jest w moich obrazach, zdrowo się odżywiam, w sumie jestem na surowym teraz, surowym, ale tak czasami sobie zjem coś ciepłego. Dbam o planetę Ziemię, tak, coraz tego więcej jest, medytuję, mantruję i no, to tak, moi drodzy. Ślę wam miłość. Pa!